Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale Łukasz Stelmach2. Doskonale wiecie, co to za kanał, więc nie muszę tego już tłumaczyć chyba. I dzisiaj będę niejako kontynuował temat z ostatniego wideo, gdzie mówiliśmy sobie o tym, jak to duże, wysokobudżetowe filmy w tym okresie letnim zaliczają seryjne porażki, no i z czego to może wynikać. Celowo wówczas nie poruszyłem pewnego, myślę, dosyć istotnego czynnika, który łączy przynajmniej dwie. Z wymienionych wówczas produkcji. No bo tak, mamy te trzy duże filmy, które wyszły ostatnio, no i które, generalnie mówiąc, bardzo delikatnie nie odniosły sukcesu. Jest Godzilla 2 King of Monsters, który jest chyba i tak najlepszym, czy raczej bardziej pozytywnym przypadkiem z całego grona. No bo jasne, wynik finansowy nie jest zbyt dobry, ale nie jest tragiczny. Ten film pewnie wyjdzie na zero, może nawet będzie miał małą górkę, może nie, ale w każdym razie studio nie straci na nim całej góry pieniędzy. Plus, tak jak sugerowaliśmy w naszym omówieniu box office, które już jest też dostępne na napisach końcowych, raczej dla studia Godzilla jest takim e, przetarciem przed Godzilla Kong. Przypomnieniem o tym, czym jest Godzilla, no, że ma zwyczaj bicia się z innymi potworami i tak dalej. Przypomnienia Godzilli trochę rynkowi amerykańskiemu po tym, jak poprzedni film był przyjęty w mieszany sposób i przy okazji no, był dość dawno. Więc nawet jeśli tutaj studio wyjdzie na zero, to i tak będzie zadowolone, bo być może zarobi wówczas na Godzilla vs. Kong. No i też powiedzmy, że odbiór przez fanów, szczególnie przez krytykę, no niezbyt, ale przynajmniej przez fanów. Jest częściowo ok, jakby części widzów ten film się nawet podoba. Nie jest najlepiej, ale nie jest tragicznie. To jest w ogóle wszystko, co, co można powiedzieć o tej godzili, jeśli chodzi o jej odbiór krytyczny i finansowy. Nie jest dobrze, ale też nie jest tragicznie. Natomiast mamy też dwa pozostałe filmy: Dark Phoenix i Men in Black International, i oba filmy są totalnymi katastrofami. Zarówno finansowo, jak i jeśli chodzi o odbiór krytyczny. Dark Phoenix, najgorsze otwarcie w historii filmów o X-Men. Dosłownie. Jak, I to mówię o jakimkolwiek filmie z X-Men: czy to z Wolverine'em, czy, czy grupowym. Słuchajcie, no, ten film zarobił gorzej niż, nie wiem, X-Men Origins Wolverine, niż The Wolverine, niż pierwsi X-Men którzy wiecie, no nie mieli prawa zarobić dobrze, bo nikt wtedy jeszcze nie wiedział co to w ogóle jest i czy te filmy w ogóle mają jakikolwiek sens. E, a i tak Dark Phoenix zarabia najgorzej z tego. No jest Man in Black International, które... No tak jak mówiłem, nawet nie jest najgorszym filmem na świecie, ale jest tak nudnym, tak przezroczystym i tak niepotrzebnym filmem, że to aż boli bardziej niż oglądanie Dark Phoenix według mnie. I może teoretycznie ogląda się to ciut przyjemniej. No i też mamy, oczywiście, bardzo słaby wynik finansowy. Ile tam? 20 parę milionów otwarcia. Okej, okay, sprawdziłem. 30 milionów otwarcia. Mniej więcej tyle co Dark Phoenix. Kolejna rzecz, która łączy te filmy. No i słuchajcie, te dwa filmy, Dark Phoenix i Men in Black International, łączy jeszcze jedna rzecz, mianowicie problemy z produkcją. Słuchajcie, to co teraz dociera do nas i co ostatnio podawał The Hollywood Reporter odnośnie Men in Black International, to są po prostu jaja nie z tej ziemi, co się odpierdzielało na tym planie. Znaczy tak, cała historia jest dosyć długa i być może będziemy jeszcze o tym dyskutować na napisach końcowych, ale tak się składa, że w najbliższych dniach mamy już ustalone co będziemy wrzucać i nie będzie to materiał Men in Black, więc postanowiłem, że w sumie mogę pogadać o tym tutaj, jeśli mówiłem o Men in Black nieco wcześniej. Plan był taki, i to wspominałem w moim materiale em, o samym filmie, żeby zrobić crossover, znaczy plan był taki usony, żeby zrobić crossover Men in Black, e, Jump Street. Ale to nie wypaliło, okazało się, że no nie idziemy w kierunku tego projektu, jak ja myślę, dlatego że to było zbyt ambitne, najwyraźniej i wymagałoby trochę pracy, a Sony po prostu chciał wrzucić cokolwiek w lato. No dobra, no to róbmy Men in Black dalej. Tylko, że no dobrze było to zrobić z Willem Smithem i Tommy Lee Jonesem, ale no oni są trochę drodzy, więc może jednak nie róbmy z nimi. To zróbmy spin-off. Będzie taniej. Będzie też, no, nie wiem, może uda się wykreować nowe gwiazdy, znaczy nowe gwiazdy dla naszej marki, no bo Chris i Sortesa Thompson. Akurat są aktorzy, którzy według Sony mieli pociągnąć tę serię i, i sprawić, że będzie jakiekolwiek zainteresowanie z nią związane. No więc zatrudniono właśnie tych aktorów, zatrudniono reżysera F Gary Graya no i plan był taki, żeby zrobić całkiem fajny taki bardzo mm, aktualny film, który za pomocą tutaj tych historii o kosmitach którzy przebywają na Ziemi, odniesie się niejako do rozmaitych problemów społecznych związanych z imigracją, co ma sens, nie? no bo wiadomo, ludzie boją się e, obcych, nie? obcych, więc tutaj można parę fajnych analogii e, no, wymyślić i dać temu filmowi jako, jakieś znaczenie jakiś sens, w ogóle sens, żeby istniał tutaj, żeby powiedział coś interesującego o tym problemie, plus z tego co mówię raporty Hollywood Reporter. Pierwotna wersja filmu miała być znacznie bardziej edgy, to znaczy humor miał być trochę ostrzejszy, troszkę bardziej bezkompromisowy. Ogólnie ten film no, miał mieć jakiś charakter, wyobraźcie sobie, no ale co się okazało, z projektu odszedł producent, który się tym zajmował od samego początku. No i to był generalnie jego koncept, jak ten spin-off miał wyglądać. No i na placu boju pozostały dwie inne osoby, każda ze swoją wizją tego, jak ta produkcja teraz powinna wyglądać. Czyli reżyser F. Gary Gray, który no, dalej planował zrobić to, na co podpisał kontrakt, czyli ten troszkę bardziej bezkompromisowy film poruszający właśnie te wątki imigracji i tak dalej, próbujący zrobić coś ciekawego, najwyraźniej. No i reżyser, nie reżyser, tylko producent Walter Parks, który był jeszcze zaangażowany w produkowanie poprzednich filmów. No i on stwierdził, że nie, 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 zmieniamy to i tamto i zróbmy z tego filmu coś innego. I słuchajcie, ten producent. To najwyraźniej miał naprawdę dużo do powiedzenia w kwestiach kreatywnych, tutaj, co moim zdaniem jest straszne, ale o tym za moment. No, naciskał na poprawki w trakcie kręcenia filmu, więc słuchajcie, do aktorów i reżysera w trakcie kręcenia docierały dodatkowe strony scenariusza, jakieś zmiany, które, które trzeba było wprowadzać, i doszło do tego, ten film zaczął wyglądać tak bezjajecznie, że aktorzy sami aktorzy Tessa Thompson, Chris Hemsworth zatrudnili swojego scenarzystę żeby on napisał im lepsze dialogi, bo to, co dostawali, ponoć nie nadawało się do niczego. Więc słuchajcie, jak źle musi być, że no, aktorzy muszą wynajmować swojego własnego scenarzystę, żeby pisał im e, słowa, które mają wypowiadać i od których ma im nie być wstyd. E, no i oczywiście zapytacie, no to gdzie był reżyser w takim razie? No reżyser w tym czasie walczył o to, żeby... No, wyjść w ogóle z tego projektu, bo to już nie był jego film w tym momencie. I ponoć F. Gary Gray próbował przy wielu okazjach opuścić ten projekt. Tym bardziej, że Walter Parks, producent, reżyserował jakieś sceny w trakcie tego y, trwania kręcenia. Bo najwyraźniej, nie wiem, F. Gary Gray próbował uciec. Y, no, ale ponoć Edgar Gray został przekonany przez Sony, żeby zostać. Prawdopodobnie przekonali go tym, że no dostanie jakiś inny film u Sony, gdzie będzie miał pewnie dużo większą wolność kreatywną i będzie miał dużo więcej do powiedzenia i tylko dlatego udało się przebłagać go, żeby nie robić afery. I oczywiście, nie wiem czy wiecie, ale no, kwestia tego, kto reżyseruje film, jakie prawa i obowiązki, co przysługuje reżyserowi tak dalej, reguluje gildia reżyserów. Więc gdyby F. Gary Gray poskarżył się na się gildii na to, w jaki sposób był traktowany, prawdopodobnie Sony miałoby rozmaite problemy, ale udało się tutaj reżysera ugłaskać, no i jego nazwisko widnieje przy tym filmie, mimo że na dobrą sprawę on nie miał zbyt wiele do powiedzenia odnośnie tego, jak ten film wyglądał. Więc trochę się wyjaśniło, jakim cudem F. Gary Gray, który zrobił świetne Straight Up of Compton, zrobił naprawdę fajny blockbuster w formie Fast and Furious 8. No, wysrał takie gówno jak Men <grym> Black International. I to wiecie, nawet i chodzi o to, że ten film jest zły czy źle wyreżyserowany, on jest zrobiony tak od niechcenia, no, byle jak. I tak jak mówiłem, sceny akcji wyglądają tutaj tak, jakby reżyserowi nie chciał się w ogóle wstawać z siedzenia. No i wygląda na to, że tak właśnie było, no bo trudno z takim podejściem się przykładać do kręcenia filmu. No i słuchajcie, no wyszedł film, jaki wyszedł. I teraz jedyna rzecz, która może się nasuwać tutaj na myśl, jedyna wątpliwość to, no dobra, ale no, odwalały się te cyrki na planie, w konflikcie był producent i reżyser, na tym cierpiała w zasadzie cała obsada. To wszystko sprawiło, że film wyszedł gorszy niż mógł wyjść, nie zarabia, w studio na tym straci kupę pieniędzy. No to gdzie do cholery było studio? I raporty Hollywood Reporter mówią o tym, że no studia nie było. Studio w ogóle nie, nie zajęło się ani trochę, w ogóle nie planowało brudzić sobie rąk jakąkolwiek, jakimikolwiek próbami mediacji tutaj. No, wiecie, de facto, jasne, film jest finansowany przez producentów, w tym też studio, które też wykłada pieniądze, no ale to jest de facto ich film, to jest ich marka. I teraz kiepski, kiepska produkcja z logo Men in Black. No to w zasadzie uśmierciła na dobrą sprawę tę markę i na tym też straciło studio. Więc czemu Sony nie interweniowało tutaj? Czemu nie próbowało pogodzić reżysera i producenta? Czemu w ogóle nie zrobiło nic? Nie wiadomo. No i wydaje mi się, że to się pięknie łączy z moją teorią, że. Sony miał w dupie ten projekt, chciał wypuścić cokolwiek, żeby wrzucić to w okresie kinowym, tylko najwyraźniej nie spodziewali się, że będzie aż tak źle. Bo gdyby im jakkolwiek zależało na tym projekcie, gdyby mieli jakiekolwiek plany względem tej marki, względem tego konkretnego filmu, no to podjęliby jakąkolwiek próbę załogodzenia tego konfliktu i wypuszczenia chociaż no, filmu, który będzie kompromisem, a nie skutkiem jednej wielkiej walki. No, więc wiemy już w takim razie, dlaczego Men in Black International wygląda tak, jak wygląda. Wygląda dokładnie jak film, który miał być czymś innym, ale został... Brutalnie po prostu pozbawiony jakichkolwiek, wiecie, elementów, które czyniłyby go interesującym. Bo przy pan producent i powiedział, że nie, no to jest, tutaj to się nie nadaje, to się nie nadaje, tutaj zróbmy tak, zróbmy tak. No i wyszedł film, który wygląda właśnie jak zrobiony przez producenta. I teraz dlaczego powiedziałem, że konflikt, czy raczej producent wpływający na film to okropna rzecz? Kiedy na przykład, nie wiem, nikt się nie czepia, że Kevin Feige mówi, jak mają wyglądać filmy Marvela. No, rzecz w tym, że to powinno wyglądać tak. Idealnie sprawa wygląda tak, że no, producenci i studio wybierają, czy raczej podejmują decyzję, kto ma film kręcić, jak ma film wyglądać. Czyli inaczej, w zasadzie najpierw powinni podjąć decyzję, jak film ma wyglądać. I co kręcimy de facto, na co wykładamy pieniądze, no bo jeśli wykładasz pieniądze, no to chcesz wiedzieć na co nie? I czy to ma szansę się zwrócić, czy nie. Kiedy decyzja zostanie podjęta, jaki film chcemy robić, no to zatrudniamy odpowiednich ludzi, którzy się tym zajmą. Jeśli ci ludzie nie będą robić tego, co my chcemy, żeby nakręcili, no to wtedy interweniujemy. Nie? No dlatego przy okazji Solo ym, no trzeba było interweniować i wywalono na zbity pysk Chrisa Millera i Phila Lorda którzy jasne są no, świetnymi twórcami, co pokazali zaraz potem w Spider-Verse, ale jednocześnie no, zgadzali się, na, czy raczej wszyscy się zgodzili na zupełnie inny film, a Lord i Miller zaczęli kręcić coś kompletnie innego. Kto wie, może byłby to lepszy film niż to, co dostaliśmy z ręki Rona Howarda, który już kręcił według tego skryptu, na który studio się zgodziło, ale mimo wszystko jakby tam decyzja była uzasadniona, a tutaj mamy sytuację, w której Studio i, i producenci się zgodzili na jakąś wersję filmu. Przyszedł F. Gary Gray, zaczął kręcić tę wersję filmu. A potem, kiedy jeden z producentów odszedł z projektu, no to ten drugi stwierdził, że nie, to kręć co innego, to co ja chcę. I tutaj, film według mojej wizji. Więc nic dziwnego, że reżyser w tym momencie no, miał prawo się wkurzyć, miał prawo też domagać się w ogóle opuszczenia tego tonącego okrętu. I dlatego tego typu sytuacje, kiedy no, zgadzamy się na jakąś wersję filmu, a potem w trakcie zmieniamy zasady gry, no, są naprawdę okropne i no, niestety bardzo często wpływają na no, kiepski efekt końcowy, powiedzmy to delikatnie. Oczywiście wówczas mówi się o tym, że o, jak producenci tutaj się wciskają nos w swoje sprawy, no to, to jest źle. No, w takich sytuacjach jak najbardziej jest źle. Natomiast to są też sytuacje, kiedy producenci też mają do tego prawo, bo to jest de facto ich film. Film, który oni finansują, tylko że, no, układ wygląda tak, że powinni wiedzieć, co chcą kręcić, zanim zatrudnią do tego pracowników, takich jak reżyser chociażby, czy scenarzysta, czy ktokolwiek inny. Także no, no oczywiście scenariusz jest co innego, powstaje trochę wcześniej, zanim jeszcze się wychodzi na zdjęcia, ale no wiecie o co chodzi. Z Dark Phoenix było troszkę podobnie, tylko tam znowu wydaje mi się, że bardziej studio jest odpowiedzialne za ten cały pierdolnik, bo to studio zatrudniło. Simona Kinberga do kręcenia tego filmu. Jasne, że Simon Kinberg, będąc no, producentem przy okazji X-Men od bardzo dawna i którego pozycja, wierząc słowom innej producentki, Lauren Schuller-Donner, rosła praktycznie z każdym filmem, aż ta pani producentka, która produkowała filmy X-Men od samego początku, od pierwszych filmów, Kimberg dołączył później. Stwierdziła, że na przykład Apokalipsy i Dark Phoenix to w ogóle ona nie ma nic, nic wspólnego, więc no, nie, nie, nie trzeba jej składać kondolencji, jak te filmy wyglądają, bo, bo na w sumie to, to już tam jest głównie z nazwiska. Ehm, no i więc Simon Kinberg, mimo że miał tak wysoką pozycję, no to rolą studio Foxa w tym, w tym przypadku, a nie Sony. No jest mimo wszystko no wybrać odpowiednią osobę, odpowiedniego pracownika do zrobienia odpowiedniej roboty, czyli wyreżyserowania filmu. I studio powinno wiedzieć, że no, oddawanie wysokobudżetowej produkcji komuś, kto nigdy nie reżyserował jakiegokolwiek filmu, to nie jest zbyt dobry pomysł. Jasne, że Simon Kingberg może być najlepiej znającym się na rzeczy człowiekiem w Hollywood, jeśli chodzi o X-Men. Ja się nie zgodziłbym się do końca, ale umówmy się, nawet gdyby tak było, ale to nie znaczy, że będzie w stanie wyreżyserować film. No, co innego jest pisać scenariusze, co innego jest nawet produkować, a co innego jest reżyserować i zarządzać grupą, ogromną grupą ludzi. I mieliśmy przykłady już wielokrotnie. No i mieliśmy przykład w postaci Dark Phoenix. I wygląda na to, bo tutaj jeszcze nie mieliśmy żadnych takich wiarygodnych, powiedzmy, raportów, ale nie zdziwię się, jeśli sytuacja wyglądała w ten sposób, sposób że Simon Kimberg nakręcił ten film. I pierwsza wersja, czyli no to co mogło zobaczyć studio, wyglądało tak źle, że no zarządzono te długie, długie dokrętki, kosztowne dokrętki, no i trzeba było przesuwać datę premiery i tak dalej, żeby ratować ten film i jakoś no, doprowadzić go do porządku. No Nie wiemy czy tak było do końca, tutaj zaznaczam, ale wiele na to wskazuje. Szczególnie, że no Simon Kimberg jest najwyraźniej tak yy, światłym producentem i reżyserem, że nawet nie był w stanie ściągnąć aktorów na dokrętki przy okazji New Mutants, gdzie zresztą on też ma robić dokrętki, więc wow. Natomiast kiedy zajął się tym Marvel, to w zasadzie trwało to moment. Także, słuchajcie, no, wygląda na to, że jest to jakaś reguła, bo też podobne historie i cyrki mieliśmy przy okazji Hellboya, tam też było głośno o tym, że producenci nagle zaczęli się wtryniać reżyserowi Nilowi, Marshallowi na planie. David Harbour ponoć był w konflikcie, kurna, za wszystkimi i wielokrotnie wychodził z planu i nie wracał na niego i robił jakieś fochy, To swoją drogą też jest mało profesjonalne, no bo no, nie to jest rolą aktora, żeby tutaj robić fochy, że o, ja nie wracam do krętki, bo nie, mimo że jest, no, jest zobowiązany do tego w kontrakcie. I ponieważ tamta produkcja to też był, był jeden wielki koszmar. I też widać to w filmie. Ja mówiąc o Hellboyu też zresztą na tym kanale mówiłem, że ten film wygląda trochę tak, jakby. Pierwotna wizja była zupełnie inna, bardziej ambitna, bardziej kosztowna niż to, co ostatecznie udało się zrobić. Jakby zupełnie jakby producenci w połowie stwierdzili, że kurwa, nie mamy pieniędzy na ta, na, tyle, na takie rzeczy, więc trzeba to jakoś zrobić taniej, nie? Tutaj z, z, jakoś pokombinuj i, i zrób tę wielką inwazję potworów, tylko tak, żeby nie było wielkiej inwazji potworów, bo nie mamy na to pieniędzy. E, czekam na jakieś szczegóły jeszcze odnośnie tamtej aferki, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak to wyglądało. Także słuchajcie, no to jest ten czynnik, o który nie wspomniałem, bo wolałem o nim pomyśleć tutaj osobno, bo jak. Widzicie, jest to jeden, osobny, grubszy temat. No ale te filmy wyglądają tak, jak wyglądają, także dlatego, że zwyczajnie nikt ich dobrze nie przemyślał, niech ich dobrze, nikt ich dobrze nie zaplanował i wytwórnie miały duże problemy związane z produkcją tych filmów. Co też może się, wiecie, wiązać z tym, że, że Fox wcześniej, czy teraz Sony trochę miało gdzieś te filmy, bo stwierdzili, że whatever, no nie wiem. I tak Fox może myślał, że no dobra, no cokolwiek, nie? I tak, i tak... To nie jest nasz najwyraźniej priorytetowy film, i tak idziemy pod skrzydła Disneya, więc po prostu wydajmy to jakkolwiek, nie Kingberg ma ten film do wyreżyserowania na koniec, kto wie. Natomiast w przypadku Sony, no to ponownie, ja jestem zdania, że Sony po prostu chciało mieć cokolwiek do wrzucenia w okresie wakacyjnym, jakąś znaną markę, whatever, żeby to tylko było oglądalne i się trochę przeliczyli. Natomiast, no, same filmy tak czy siak wyglądają jak wyglądają. No dobra, słuchajcie, będę się z wami żegnał, tutaj mały update dla was. Być może pogadamy sobie jeszcze o tym w napisach końcowych, zobaczymy, czy będzie coś do dodania. Jestem ciekaw właśnie zdania e, rozmówców, e, co, co mają do powiedzenia w, tych, w tej sprawie. Być może mają trochę inne podejście, nie wiem. E, no ale jeśli nie, no to mam nadzieję, że ten materiał wam tutaj dostarczył tej małej dawki informacji i mojego komentarza. E, będę myślę częściej tutaj robił takie filmy, gdzie będę mówił o jakichś rzeczach, których nie poruszamy, albo wiem, że nie będziemy w najbliższym czasie poruszać w napisach, albo których nie poruszyliśmy. Więc e, jeszcze się zorientuję, czy będziemy mówić o trailerze The Boys, to jest najlepsze życie, jaką widziałem od bardzo dawna, więc jeśli nie, no to też, też na pewno wspomnę o tym tutaj na tym kanale. No, a dzisiaj wybieram się swoją drogą jeszcze na laleczkę, czyli na nowe Child's Play i jestem bardzo ciekaw jak wyjdzie. Prawdopodobnie jutro, a jak nie jutro, no to nie wiem, pojutrze, no ale, ale jakoś na dniach też pojawią się moje wrażenia na tym właśnie kanale. Tymczasem wracam też do pisania skryptów na główny kanał, gdzie będzie o MonsterVerse i jak to się zapowiada, więc poniekąd tam z kolei poruszę temat naszego Godzilli. Dobra, tyle ode mnie, trzymajcie się, dbajcie o siebie, pijcie wodę i tak dalej, trzymajcie się, cześć.